Radomszczański Klub Sportowy, drużyna piłkarska, zakończyła sezon w czwartej lidze. Jaki to był sezon dla RKS-u? O podsumowanie poprosiłem Rafała Saturnusa, członka zarządu RKS Radomsko. Rozmowa na portalu Radomsko24 w programie W Temacie. Dzień dobry Państwu, portal Radomsko24, Irek Staszczyk, program W Temacie. Rafał Saturnus, członek zarządu RKS Radomsko, jest dzisiaj gościem portalu Radomsko24. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa. RKS zakończył sezon w czwartej lidze. Tak, w kilku zdaniach. Jaki to był sezon? Sezon bardzo ciężki. Sezon związany z faktem, iż w czwartej lidze było 20 drużyn, było dwóch głównych faworytów. Fundacja Akademia GKS Bełchatów, Widzew Łódź, jako ta trzecia siła po raz kolejny pokazaliśmy, że mimo niskiego budżetu jesteśmy w stanie rywalizować jak równy z równym z tymi najlepszymi i najbogatszymi. Bo jesteście na trzecim miejscu, tak? Skończyliśmy sezon na trzecim miejscu. Taki był pierwotnie plan, tak zakładaliśmy. Oczywiście gdzieś tam z tyłu głowy był plan i chęć włączenia się do rywalizacji o awans, ale biorąc pod uwagę różnice w budżetach, myślę, że nie było na to szans. No właśnie, ale to o czym myślicie w sezonie jesiennym? Grać o awans, być w środku, czy bronić się przed spadkiem? Na chwilę obecną najważniejszym dla nas problemem do rozwiązania jest znalezienie trenera, bo jak większość śledzących poczynania naszej drużyny wie, na kolejkę przed końcem pożegnaliśmy się z trenerem Pawłem Ścieburą, który dostał... Ale zaraz, pan mówi pożegnaliśmy się, czy on pożegnał się z wami? Pożegnaliśmy się wspólnie, mówię w liczbie mnogiej, ponieważ było to rozstanie na dobrym, myślę, że poziomie, poziomie takim, który pozwala nam myśleć o tym, że gdzieś tam w przyszłości trener Ściebura wróci do nas. No mamy świadomość, że dostał propozycję, której się nie odrzuca, propozycję z Lechii Gdańsk, tak? Oczywiście będzie tam na razie tylko i wyłącznie asystentem pierwszego trenera, no ale mamy świadomość, że Gdańsk to miasto samo w sobie ciekawe, to interesujące. To nie Radomsko, Lechia też klub z jakimiś tradycjami, z potencjałem, no i przede wszystkim ze stadionem, jednym z najnowocześniejszych w Polsce, więc było do przewidzenia, że jak padnie taka propozycja, to trener z niej skorzysta. No to kto? Mateusz Walaszczyk, asystent, bo teraz na ostatnim meczu chyba siedział na ławce trenerskiej. Tak, Mateusz był, bo Mateusz od ponad roku jest, był w sztabie trenerskim Pawła Ściebury. Pewne rzeczy już wie, jak funkcjonują, zna chłopaków. W ostatnim meczu dostał szansę, ponieważ nie było sensu już ściągać nikogo na ostatni mecz, na ostatnią kolejkę. A informacja, kto zostanie trenerem, myślę, że podana zostanie w ciągu najbliższych dwóch, trzech dni. Dwóch, trzech dni, tak. Czyli są już rozmowy prowadzone? Cały czas, od momentu, kiedy... No dobrze, to teraz trochę tak podrążę. To jest trener jakiejś drużyny drugoligowej, pierwszoligowej, z naszego terenu, z naszego województwa, czy dalej gdzieś? Powiem tak, wiadomo, że zawsze mierzymy w to, co mieliśmy... Raz, że siły na zamiary, ale w ostatnim czasie pod okiem trenera Ściebury drużyna zrobiła bardzo duży postęp, jeśli chodzi o funkcjonowanie zespołu, o funkcjonowanie w lidze. Szukamy kogoś takiego, kto będzie chociaż trochę mógł korzystać z doświadczenia i umiejętności trenera Ściebury, ale raczej ograniczamy się tutaj do tych najbliższych nam miejscowości. W mediach pojawiły się takie informacje, że klub zalega z wypłatami dla piłkarzy. Proszę mi to skomentować, tak czy nie? Nie. Nie zalega, nie ma żadnej, nie ma żadnej zaległości. Wszyscy chętnie przychodzili na treningi i grali. Ostatnie kolejki pokazały, że zaangażowanie w meczu, przynajmniej tym ostatnim ligowym, było tak duże, że ciężko się doszukiwać jakichkolwiek innych podtekstów. Czyli wszystko jest na zero. Wszystko jest. A wiadomo już, jacy piłkarze w tym sezonie opuszczą klub, czy nie? Na razie nic nie wiadomo. Jedyne, co wiemy, to gdzieś tam tylko próbujemy się domyślać i dochodzą do nas różnego rodzaju sygnały o zainteresowaniu tych naszymi zawodnikami klubów z wyższych klas rozrywkowych, bo trzeba zaznaczyć, że nasza drużyna w sezonie 2022-2023 była jedną z najmłodszych, jeśli nie najmłodszą drużyną w rozgrywkach czwartoligowych, a to wiąże się też z tym, że ci chłopcy, którzy pokazali się na arenie czwartoligowej,
czwartoligowej w województwie łódzkim cieszą się teraz też zainteresowaniem klubów z wyższej klasy rozgrywkowej. A myślicie o wzmocnieniu drużyny? Myślicie o zawodnikach? Rozmawiacie z jakimiś zawodnikami? Czy na pewno chcielibyśmy w większości utrzymać tą kadrę, która była, bo to dałoby nam szansę stabilizacji i dałoby możliwość funkcjonowania na podobnym poziomie, jaki był w poprzednim sezonie. Ale no, ten okres taki, powiedzmy, od końca rundy do 10 lipca, czyli do pierwszego treningu, będzie takim dość intensywnym, jeśli chodzi o tak, zmiany. Michalski, Cieślik czy Matusiak to wychowankowie RKS-u. To są zawodnicy młodzi. I sporo ich, jeszcze kilka nazwisk tu miałem, Misztalski chyba. Czyli tak jakbyście stawiali na piłkarzy swoich. Powiem tak, mecz z Bełchatowem pokazał, że chcąc od zawodników egzekwować jakichkolwiek chęci do grania, trzeba przede wszystkim mieć zawodników z miasta, wychowanków RKS-u, bo wiadomo, że oni nawet w tych najtrudniejszych czasach będą w stanie wstawić głowę tam, gdzie inni nogi by nie wstawili. No bo tak, RKS to też chyba prężnie działająca akademia piłkarska. Ilu teraz dzieciaków trenuje? W tej chwili w akademii w grupach certyfikowanych jest około 170-200 dzieci. Do tego mamy też grupy młodzieżowe typu rocznik 2017, który jeszcze nie jest objęty certyfikacją, juniorzy A1, którzy awansowali z pierwszej ligi wojewódzkiej do drugiej, czyli w sumie jest to około grupa ponad 200 dzieci trenujących i grających w RKS-ie. Prezydent Radomska Jarosław Ferenc mówi, że RKS to podkreśla, że to jest marka. A powiem szczerze, że chyba nie widzę na meczach prezydenta Radomska To już nie do mnie. Nie, ale pytanie. Pytam się, bo mi się wydaje, że jeżeli bym faktycznie odwiedził, bo chyba Tadeusz Kubak to często bywa na meczach, to podnosi presję chyba tej drużyny, ci zawodnicy czują się tacy docenieni. Powiem tak, no nie znane mi są powody, dlaczego nie przychodzi. Powody to raz, a dwa też plany, jeśli chodzi o pana prezydenta Jarosława Ferenca, ale zawsze w jego imieniu jest przewodniczący Rady Miasta pan Tadeusz Kubak, przewodniczący Miejskiej Rady Sportu pan Wojciech Lęk i myślę, że to też pokazuje, że RKS jest to, jak pan wspomniał, marka, tradycja i jakby do tego, co było kiedyś też, chcielibyśmy w czasie takim nieodległym wrócić. To w takim razie, jeżeli rozmawiacie z władzami miasta, z prezydentem, z Radą Sportu, czy jest pomysł na stadion przy ulicy Brzeźnickiej? Bo ja pamiętam jeszcze, gdy przy ulicy Brzeźnickiej przyjeżdżały drużyny pierwszoligowe, to ten stadion tak wygląda i tak jest prawie do tej pory. Znaczy, zdajemy sobie sprawę z tego, że jeśli chodzi o walory infrastrukturalne stadionu tego pierwszego, że tak powiem, daleko nam do ideału, no ale trzeba nadmienić, że no, od 2 tygodni możemy cieszyć się obiektem ze sztuczną nawierzchnią, który myślę, że dopiero doceniony będzie jesienią czy też zimą i możliwość korzystania z tego obiektu, gdzie nie będziemy musieli wyjeżdżać do ościennych miejscowości, tak jak to miało do tej pory miejsce w okresie przygotowania się. No dobrze, ale jaki macie pomysł na przykład drużyna? Na jakie chcecie zastosować, nie wiem, promocje, żeby faktycznie tych zawodników więcej przychodziło, bo tylko stadion pękał w szwach, gdy graliście ostatni mecz z GKS-em Bełchatów, a tak to przychodzi naprawdę garstka tych kibiców, nie? No garstka kibiców przychodzi nie tylko na mecze RKS-u Radomsko, tak? Bo jak pokazały teraz europejskie igrzyska rozgrywane w województwie małopolskim, również tam na imprezy rangi międzynarodowej, na Stadion Śląski przy okazji rozgrywanych ostatnio lekkoatletycznych zawodów też tych kibiców. Ale wie pan, jesteśmy w Radomsku. Ja pytam tu o ten klimat, czy w jaki sposób poprawić ten klimat, jeżeli chodzi o sport, o piłkę nożną w Radomsku. Na pewno od jakiegoś czasu próbujemy wprowadzać wszelkiego rodzaju działania marketingowe typu losowanie nagród, typu zabawy dla dzieci i myślę, że w nowym sezonie takich atrakcji będzie jeszcze więcej, które spowodują, że tych kibiców przyciągniemy na stadion. Jakim budżetem dysponuje RKS Radomsko? Gdybyśmy chcieli policzyć wszystkie przychody, jest to około 500 tysięcy złotych. Czyli z miasta jest ile? Z miasta... Mówi pan to, co jest z miasta, to, co jest z miasta, co to jest od sponsorów, to, co jest z certyfikacji. Także wszystko to jest około 500 tysięcy złotych. Dobrze, ale to wystarczy, żeby grać w trzeciej bądź w drugiej lidze, bo nie oszukujmy się. Grając w wyższych ligach, to muszą być większe pieniądze.
na chwilę obecną wystarczy, to myślę, że na ten poziom rozgrywkowy, na czwartą ligę, na którym jesteśmy. No wiadomo, że dwa kluby, które nas wyprzedziły w poprzednich rozgrywkach, dysponowały dużo większym budżetem. No już nie mówię o drużynie, która awansowała do trzeciej ligi, no bo wiadomo, że miała za sobą możnego sponsora, spółkę Skarbu Państwa, ale tak powiem szczerze, budżet klubu, żeby można było rywalizować o awans do trzeciej ligi, to powinno oscylować w granicach 1 000 000 zł. Mhm, czyli 500 tysięcy brakuje. 500 tysięcy brakuje. A sponsorzy chętni są wykładać pieniądze? Ci, którzy są, to są, ale czy łatwo pozyskać nowych sponsorów? No nie jest w tej chwili, nie jest w tej chwili łatwo. Wiadomo, że mamy troszeczkę, nie wiem, czy to nazwać kryzysem gospodarczym, czy nie, ale od momentu wybuchu pandemii, wybuchu wojny za naszą wschodnią granicą zawsze słyszymy właśnie tego typu argumenty, że są ciężkie czasy i nie jest łatwo pozyskać nawet chociażby drobnych sponsorów. Kilka dni temu rozmawiałem w rozmowie tutaj w temacie na portalu Radomsko24 z byłym reprezentantem Polski, z Jackiem Krzynówkiem. Zapytałem go, czy chodzi na mecze RKS-u Radomsko. Odpowiedział krótko: nie, nie chodzę, bo mnie nie zapraszają, nie jest nam po drodze. Ja powiem tak, myślę, że drzwi i bramy klubu są dla Jacka otwarte. Jeśli będzie miał ochotę, serdecznie zapraszamy. Z drugiej strony, no też nie możemy na każdym mecz stosować zaproszeń do... Ja rozumiem, tylko może to nie trzeba to odbierać w tej formie, że jakieś pisemne zaproszenie na ozdobnym blankiecie wyślecie pocztą do Jacka Krzynówka. Może wystarczy telefon, żeby, bo miło by było, no, zobaczyć na trybunach byłego reprezentanta, który wystąpił 96 razy w reprezentacji Polski, strzelił tych 15 bramek i młodzi się powinni uczyć od niego. Na pewno miło by było i to by podkreśliło też rangę i zwiększyło rangę meczów RKS-u Radomsko, dlatego ja z punktu, w którym w tej chwili jestem i mam możliwość, to serdecznie Jacka na każdy kolejny mecz w przyszłej rundzie, w przyszłym sezonie zapraszam na stadion, na mecz RKS-u. Dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia, za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Była to kolejna rozmowa na portalu Radomsko24.pl. Kiedy rozpoczęcie rozgrywek jesiennych? Rozpoczęcie pierwszy rozgrywek drugi weekend sierpnia. A teraz już roztrenowanie? Teraz jest okres, biorąc pod uwagę ilość meczów, ciężkie rozgrywki, mało liczną naszą kadrę, tak naprawdę po ostatnim meczu teraz w sobotę zawodnicy dostali już wolne. Urlopy mają. Urlopy, tak jest. Dziękuję jeszcze raz za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam do portalu Radomsko24. Zapraszam o 19.30 w każdy poniedziałek, środę i piątek. Oglądajcie program W temacie. Do usłyszenia i do zobaczenia.